Włodeczku, jak w wywiadzie się bardzo pozytywnie wyraziłeś o idei powstania Muzeum Jazzu. No, twoje pozytywne nastawienie się tutaj wyraża przekazaniem nam całej masy zdjęć różności. Mam teraz twoją jedną z najbardziej twoich znanych płyt, czyli jej portret oczywiście. O. To jest ta najbardziej znana, zupełnie nieznana płyta, bo to jest rok 71, wersja instrumentalna i ta płyta no, rozeszła się i nie ma. I późniejsze... Ale w zeszłym tygodniu dostałem telefon, że jest ktoś, kto ewentualnie może wznowić całą sprawę i wydać ją na CD. No, pamiętam tą płytę, ona jest świetna, naprawdę się słucha nie tylko tytułowego utworu, ale tu jest masę świetnych, na przykład Cała jesteś w skowronkach, no, przecież to jest utwór miodzio. No, to jest zamysł był, żeby były przeboje aktualnie no, bardzo modne, czyli ze skaldów, czerwonych gitar, tak, breakoutów, ale oprócz tego kolegów muzyków, w związku z tym, z którymi najczęściej pracowałem, w związku z tym jest i utwór Tomka Stańki, jest utwór Ptaka, jest utwór Tomka Ochalskiego, także trochę kumoterstwo, a trochę ukłon w stronę utworów i muzyki, no, która była wtedy najbardziej znana. Efekt tego kumoterstwa ci powiem, pogratulować, wiesz. No. Świetna, świetna płyta i bardzo dobrze było, jestem przekonany, że gdyby ją wznowić teraz na CD, to wielu ludzi się mocno zadziwiło w ogóle, co to się kiedyś, jaką tą muzykę wspaniałą się robiło kiedyś, bo to jest rok przecież... 71, tak myślę, nie wiem, coś powinna być jakaś data. Powiedz Włodek, co powstało najpierw, tekst czy muzyka do jej portret? Jej portret jest właśnie, tutaj jest najlepszy dowód, że najpierw była muzyka, ponieważ jeszcze wtedy o piosence ani ja, ani nikt nie myślał. To była wersja instrumentalna ze smykami, ja grałem na fortepianiku i taka piękna pościelówka powstała. I pani Renata Rumel, która posłuchała tej płyty. Zresztą obecnie Gorczyńska. O właśnie, nie mogę sobie przypomnieć jej nowego nazwiska. Uznała, że utwór jest na tyle melodyjny, na tyle, co to by było, nie było bez znaczenia, polski, że warto z tego zrobić piosenkę i że warto z tego zrobić piosenkę na najbliższe Opole. Mało tego, sama wynalazła artystę, który ewentualnie by tę piosenkę zaśpiewał. Mam na myśli Bogusia Meca. Z Połomskim jest zupełnie osobna sprawa, bo ja, jak już rzeczywiście stanęło na tym, że powstanie piosenka, no to pierwsza myśl, kto napisze tekst, znowu kumoterstwo, znowu najbliższy kolega w tamtych czasach, czyli Jonasz Kofta, który też nie miał pomysłu, zresztą z tego co wiem bardzo długo zmagał się z tym tekstem, ponieważ miał narzucony tytuł, z grubsza narzucone, o czym to ma być i podobno, to się dowiedziałem stosunkowo niedawno, Jaga, czyli jego żona, padła na pomysł, żeby napisał o niej, jeżeli nie wie jak z tego wybrnąć. Ja podobno napisał w ciągu już bardzo krótkiego czasu o niej tekst, naprawdę jaka jesteś, nie wie nikt, widocznie niewiele wiedział o swojej żonie. No i to w ten sposób powstał tekst do portretu. I to było, ja byłem na takim tournée pagartowskim po Związku Radzieckim jeszcze wtedy, z Jurkiem Połomskim, czyli poznaliśmy się dość blisko, zresztą bardzo mi się podobało jego śpiewanie i zagrałem mu tę piosenkę z pytaniem, czy ewentualnie nie zgodziłby się zaśpiewać. Bo trzeba wziąć pod uwagę, ja byłem zupełnie młodym muzykiem, debiutantem, jeśli chodzi o pisanie piosenek, a on był już wielką gwiazdą. Nie wiem, czy to miało duże znaczenie, w każdym razie odmówił. W ostatnich wywiadach już trochę złagodził sprawę i powiedział, że odmówił tylko dlatego, że ja mu zagrałem po raz pierwszy w bardzo niesprzyjających warunkach. Ja nie mógł wysłyszeć uroków piosenki, bo on zresztą później przyznawał, że jeden z większych błędów jego życia. Tak czy inaczej odmówił i właśnie Renata wymyśliła młodego piosenkarza z Łodzi, którego słyszała w jakimś konkursie studenckim, piosenki studenckiej czy coś takiego. Wygrał taki konkurs. I go przywiozła nawet, sprowadziła do Warszawy, przyjechał w średniej formie, jak pierwszy raz posłuchałem, to nie byłem zbudowany, ale wszystko się okazało później być tak jak trzeba. Zresztą od razu przy pierwszym naszym spotkaniu i posłuchaniu, jak on śpiewa, to pierwsze co się rzuciło, to jego tembr głosu, jego kultura śpiewania, no tego on się nie musiał uczyć i tego już... To miał od zawsze i to było słychać, że to jest coś ciepłego, coś pięknego i tak zostało. A powiedz mi, czy pisząc melodię miałeś na myśli jakąś kobietę może? No, ja zawsze pisząc cokolwiek mam na myśli różne rzeczy. Wtedy byłem młody, chyba bezustannie zakochany w jakiś sposób, także na pewno. Z tym, że utwór był niedopasowany, tytuł przynajmniej do konkretnej melodii, tylko ja miałem zwyczaj, wtedy dość dużo pisałem filmów, muzyki filmowej, zresztą nagrywaliśmy często wspólnie. I bardzo były potrzebne i przydatne takie zapiski, fragmenty melodii, no w każdym razie coś, z czego można później zrobić większą formę. I takich utworów miałem kilka w szufladzie. I długo się wahałem, który z takiej trójki wiodącej wybrać. Padł akurat, tytuł był wiadomo, płyty i tytuł utworu był znany z góry, ale utwór był nieznany. Padło na ten, który wybrałem, się okazało, że szczęśliwie, ponieważ pozostałe dwa z trudem, ale też zostały później piosenkami i nie odniosły przesadnego sukcesu. To znaczy Pytam zimowych gwiazd, Agnieszka Osiecka napisała tekst, Lucja to śpiewała, ale mało kto poza nią. A ostatnią piosenkę też. No, to jest, wiesz, przebój stulecia. No tak, no, ale gdybym wziął kartkę obok, to może nie wiem, co mi się dzieje. Tak. A czy pracujesz nad jakąś tematyczną płytą teraz związaną z jakimś polskim kompozytorem? Czy jakiś w każdym razie jeden temat, nie różne utwory?